otwieram 23. sesję Rady Powiatu Dolnośląskiego. Witam zaproszonych gości. Witam pana komendanta Państwowej Policji Powiatowej w Berlinie. Witam przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. Witam dyrektorów, prezesów, naczelników. Witam panią skarbnik, witam pana sekretarza. Witam nasze media. Witam Radę Powiatu Berlińskiego. Witam Zarząd Powiatu Berlińskiego na czele z panem starostą. Stwierdzam, że na 17 radnych w dzisiejszych obradach uczestniczy 15 radnych. Wobec powyższego dzisiejsze obrady są prawomocne. Zanim przejdziemy do czytania porządku obrad, pozwolę sobie odczytać pismo pani porucznik. Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że na wniosek prezesa Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie pani porucznik Janiny Filipskiej, prezydium Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nadało krzyże w uznaniu szczególnych zasług dla Związku i jego członków, dla pana Leszka Dziąga, starosty braniewskiego, i pani Jolanty Skuratko, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu. Serdecznie zapraszam panią porucznik do wręczenia odznaczeń. Wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem. Punkt 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Berlińskiego na lata 2017-2025. Punkt 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Berlińskiego na 2017 rok. Punkt 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wydatków budżetu Powiatu Berlińskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Punkt 10. Odczytanie przez przewodniczącego zarządu powiatu uchwały RIO w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez zarząd powiatu projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Berlińskiego na lata 2018-2026. I podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026. Podjęcie uchwały
Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brodnieckiego na 2018 rok. Punkt A. Przedstawienie przewodniczącego zarządu powiatu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Punkt B. Przedstawienie przewodniczącego zarządu powiatu opinii RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Punkt 3. C. Przedstawienie przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opinii komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej. Punkt D. Przedstawienie przewodniczącego zarządu powiatu stanowiska zarządu w sprawie opinii komisji stałej Rady Powiatu. Punkt E. Dyskusja plenarna nad projektem uchwały budżetowej. Punkt F. Głosowanie nad uchwałą budżetową na 2018 rok. Punkt 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu Brodnieckiego na 2018 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. Punkt 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2018 rok. Punkt 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Brodnieckiego. Punkt 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie dokształcenia teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami. Punkt 17. Punkt 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy. Punkt 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany załącznik nr 1 do uchwały nr 24/196/17 Rady Powiatu Brodnieckiego z dnia 31 marca 2017 roku zmieniony uchwałą nr 29/227/17 Rady Powiatu Brodnieckiego z dnia 25 sierpnia 2017 roku oraz uchwałą nr 32/252/17 Rady Powiatu Brodnieckiego z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanej Powiatowi Brodnieckiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017. Punkt 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 20. Wnioski i oświadczenia radnych. Punkt 21. Zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad są propozycje uzupełnienia lub zmiany? Proszę bardzo. Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przegłosowaniem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czy pani poruczyk by chciała zabrać głos? Tak, chciałam Radzie całej życzyć pomyślnych obrad, a w związku z zbliżającymi się świętami serdeczne życzenia zdrowych, pomyślnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego. Pani poruczyk, również w imieniu Rady Powiatu składamy na Pani ręce szczęśliwych, wszystkich zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia dla całego zarządu, jak i również dla wszystkich członków. Dziękujemy Pani poruczyk. Jeszcze Pan Starosta chciałby zabrać głos. Pani porucznik, bardzo dziękuję za taki gest w stronę starostwa samorządu powiatowego, ale przede wszystkim chcielibyśmy pani podziękować za tamte lata i tamtą służbę dla Rzeczypospolitej. Proszę przyjąć wyrazy szacunku,
długich lat w zdrowiu. Dziękujemy bardzo. Prosił jeszcze Krzysztof Kądziołka, nasz radny, który z przyczyn obiektywnych w związku z dzisiejszą gołęzią nie był w stanie dojechać do nas na obrad sesji, ponieważ droga w tym kierunku jest zablokowana przez wypadek. Przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to przyjęcie protokołu z 32 sesji Rady Powiatu Radziewskiego. Witamy pana radnego, proszę bardzo. Właśnie przed chwilą mówiłem, że pan radny nie może dojechać, ponieważ jest droga zablokowana. Bohatersko dojechałem. Mam nadzieję, że ten budżet jest wart tego bohaterstwa. To się nazywa wejście. Proszę bardzo o zajęcie miejsca. Stwierdzam, że w dzisiejszych obradach uczestniczy od tej pory 16 radnych. Jesteśmy przy punkcie trzecim. Jest to przyjęcie protokołu 32 sesji Rady Powiatu Braniewskiego. Czy do tego protokołu z ostatniej sesji są jakieś uwagi lub zapytania? Nie widzę. Wobec czego przechodzimy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem protokołu 32 sesji Rady Powiatu Braniewskiego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Jest to sprawozdanie starosty Braniewskiego z prac zarządu powiatu w okresie od ostatniej sesji Rady Powiatu. Panie starosto, proszę o przedstawienie sprawozdania. Od ostatniej sesji odbyło się 5 posiedzeń zarządu powiatu i tak na posiedzeniu w dniu 28 listopada zarząd powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu braniewskiego na rok 2017 i zaakceptował projekt porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Braniewie. Porozumienie dotyczące zakupu materiałów i usług niezbędnych do naprawy pojazdu służbowego. Na posiedzeniu w dniu 5 grudnia zaopiniowano projekty uchwał Rady Powiatu na dzisiejszą sesję i zatwierdził protokół rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu powiatu braniewskiego dla posterunku policji w pieniężnie w kwocie 4180 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu kwaterunkowego. W dniu 12 grudnia zarząd wyraził zgodę na spłatę pożyczki Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie w kwocie 500 tysięcy zł w ratach. Zarząd podjął także uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2017, w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie braniewskim oraz przyjęcia regulaminu prac komisji konkursowej. Także w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych powiatu braniewskiego w zakresie turystyki, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska przyrodniczego i ekologii, kultury fizycznej oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ustalono termin 33 sesji, zatwierdzono projekt porządku obrad i zaopiniowano projekty kolejnych uchwał na dzisiejszą sesję. Zarząd zatwierdził rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu powiatu braniewskiego do gminy Wilczęta na zadanie inwestycyjne pod nazwą zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wilczęta w kwocie 10 tysięcy złotych. Na posiedzeniu 13 grudnia
Zarząd podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 399 przez 17 Zarządu Powiatu Braniewskiego z 15 listopada w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia w 2018 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej. Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia zaakceptowano projekt uchwały zlecenia na świadczenie pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej. Zarząd zatwierdził rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu powiatu brańskiego dla gminy pieniężną na zadanie inwestycyjne przebudowa drogi i ciągów komunikacyjnych w mieście pieniężną w kwocie 778 133 zł. Zarząd przyjął plan pracy środowiskowego domu samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Frombordku na rok 2018 i zarząd przyjął rozliczenie dotacji udzielonej dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu. Dziękuję. Dziękuję panu dobremu starostwu. Czy do przedstawionego sprawozdania są pytania? Proszę bardzo, pan Krzysztof Kowalski. Panie przewodniczący, ja bym chciał uszczegółowić, ponieważ porozumienie zostało zawarte z Komendą Policji w Braniewie. Czego dotyczyło to porozumienie i co za to zapisano? Panie starostwo. Swego czasu Zarząd Powiatu i Powiat podjął decyzję o wsparciu Policji w Braniewie pewną kwotą pieniędzy na licząc na, czy pojawiły się obietnice do kupienia, dołożenia i do kupienia nowego samochodu. Niestety te obietnice nie zostały zrealizowane i policja prosiła o zmianę przeznaczenia pieniędzy zamiast na zakup nowego samochodu, po prostu na remont innego samochodu, który był w dobrym stanie, ale silnik właśnie wymagał remontu. Dziękuję bardzo. Mam pytanie kolejne. Dotyczy to zarządu w dniu 5 grudnia. Otóż był rozpatrywany wyrok Sądu Rejonowego w Braniewie w sprawie powierzenia gminie Braniewo zadania publicznego z zakresu kultury i promocji powiatu. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest wynik, jak brzmi ten wyrok i co było powodem, że właściwie jaki jest finał, jaki jest wyrok. To jest historia z ubiegłego. Chodzi o dożynki w Dmowiźnie. Gmina Braniewo przesłała rozliczenie i faktury po terminie, ponieważ mieliśmy wątpliwości, czy to nie będzie zakwestionowane w razie badania dokumentów finansowych. Zdecydowaliśmy, dwie propozycje złożyliśmy w zasadzie gminie Braniewo. Albo udzielimy na tę sumę pomocy gminie Braniewo w jakimś innym przedsięwzięciu, żeby jakby skompensować wydatek, albo no, cóż, niech sąd rozstrzygnie, czy faktury i rozliczenie po terminie może być uznane, czy nie. No i sąd rozstrzygnął. Wobec tego mamy czystą sytuację i powagę sądu za rozwiązaniem. Liczę, że nikt nam nie będzie tego kwestionował. Czyli sąd rozstrzygnął, że... Na korzyść gminy Braniewo, że jeszcze skoro się dożynki odbyły, to pomimo rozliczenia po terminie dotacja się należy. Dziękuję. Dziękuję. Kolejne pytanie dotyczy zarządu 12 grudnia. Była tam mowa na temat Powiatowego Centrum Medycznego. Wcześniej była podjęta uchwała, która zobligowała powiat jakby do udzielenia pożyczki na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego. Z tego, co dobrze pamiętam, to był termin spłaty tej pożyczki do 10 grudnia. Ja mówię, mogę się mylić. Natomiast jest pytanie, czy ta pożyczka już wpłynęła? A jeśli nie wpłynęła, to dlaczego nie wpłynęła? I jeszcze kolejne jakby pytanie do tego, to
jakie decyzje są podjęte albo, nie wiem, uzgodnione na przyszłość w odnośnie spłaty tej pożyczki? Wpłynęła przed tym terminem prośba, czy na koniec tego terminu prośba od PCM w sprawie po pierwsze prolongaty terminu spłaty, po drugie rozłożenia na raty. Zarząd przychylił się do aneksowania tej umowy w następujący sposób. PCM spłaca 350 tysięcy złotych do końca tego miesiąca, w końca tego roboczego bankowego, czyli tam z tych ostatnich dni, gdy banki nie pracują. Natomiast 150 tysięcy będzie spłacone, jeśli dobrze pamiętam, do końca lutego, czy do marca jakoś tak. W tym czasie mniej więcej fundusz będzie regulował nadwykonania, które miał szpital do końca września, czyli gdy jakby przed wejściem w nowy sposób finansowania w ryczałt. No i po prostu wtedy do tego momentu przełożyliśmy ostateczne rozliczenie. Czyli decyzja Rady nie została, że tak powiem, zrealizowana, wykonana, tak? Rozumiem, tak. A zarząd ewentualnie rozmawia nad ewentualną spłatą tej pożyczki. Możliwością spłaty pożyczki, bo powiem Państwu szczerze, że ja w tej chwili wątpię, czy ta pożyczka trafi z powrotem do powiatu brajeńskiego, jak ja czytam dalej, że próbował powiatowe centrum medyczne próbowało uzyskać jakiś kredyt i niestety nie wpłynęła żadna oferta, czyli te powiatowe centrum medyczne na dzień dzisiejszy nie jest wiarygodne dla żadnego banku. Ja tak odczytuję, nie wiem, czy tam tutaj zarządu pewne zdania, no i tak do mnie to dotarło, że w tej chwili jest, no nie chcę powiedzieć, nie chcę użyć złego słowa, ale jest nasz szpital jakby niewypłacalny, stracił płynność. Szpital jak na razie generuje długi. To chyba krok za daleko, no tak, aby się posunął. W każdym razie zarząd przychylił się do przesunięcia terminu spłaty 150 tysięcy do czasu rozliczenia na wykonanie. Dobrze, a jeszcze mam pytanie do tego, ponieważ mi jedno słuszne zdanie też udało mi się wyłowić, między innymi pana etatowego członka zarządu. Pan Mirosław Kudliński zobligował zarząd PCM do tego, aby pokazał zatrudnienie w okresach od 30.06.16 do końca roku i do od 1 stycznia 17 do 30.11. Mam pytanie, czy takie, czy to pytanie, które było skierowane do dyrektora, zostało na dzień dzisiejszy załatwione? Ma pan taką informację? To może mamy pana dyrektora, to może pan prezes odpowie na to pytanie. Panie przewodniczący, dostałem polecenie przygotowania zestawienia zatrudnienia na określone czasy na następnym spotkaniu zarządu. Nie byłem poinformowany i zaproszony na następne spotkanie zarządu, także nie dostarczałem tego do chyba takie polecenie. Rozumiem, dziękuję. Dobrze. Jeszcze mam, panie przewodniczący, kolejne pytanie, bo dowiaduję się również, że zmniejszają nam decyzją wojewody dotacje o 4250 zł na zadanie związane z przebudową drogi Gronowo-Górowo, etap Żelazna Góra. Dlaczego nam znowu zmniejszają te dotacje? Ponieważ koszty były niższe. Dzielimy się, że tak powiem, z wojewodą w ramach schetynówki tym, co zostało. Dobrze. Pytanie kolejne też na tym zarządzie było, a więc tak ogólnie chciałbym wiedzieć, odstąpienie generalnie od dochodów powiatu z racji
czynszu dla Powiatowego Centrum Medycznego. Jaki to skutek finansowy przynosi w skali roku? Jeśli dobrze pamiętam, to jest 250 000 rocznie. Pani skarbnik może. Dokładnie jest to kwota 222 287,98 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Krzysztof Nadziołka. Panie starosto, rozumiem, ta pożyczka to jest ta, która była udzielona w tym roku, w latem, w czerwcu na tej sesji, tak? Ta uchwała, ona chodzi? Nie. Nie, to była pożyczka tegoroczna. Ja mam takie, bo zabrniemy za chwilę w jakąś fikcję, bo tak, szpital ma swoje problemy, część z tych problemów jest z przyczyn obiektywnych, część być może z innych, ale generalnie finansowo jest jak jest i mi się wydaje, że zarząd i pan starosta powinniście rozważyć jakiś taki rzetelny program, jak zatrzymać, bo to będzie narastać przecież, prawda? Szpital w tej chwili jedzie na linii kredytowej, ona za chwilę będzie wymagała spłaty, znowu będziemy ustalać i niewykluczone, że trzeba podjąć jakąś mężną decyzję, żeby powiedzmy na początku tego lawinowego narastania zadłużenia, czy przyjąć jakiś taki program i rzeczywiście jednorazowo zasilić szpital, żeby to zatrzymać i żeby mógł wystartować z zera. Ja już widzę, do czego to zmierza. W taki czy inny sposób będzie się szpitalowi pomagało, bo trzeba, tak, bo jest sytuacja. Natomiast będziemy uważać, że zarząd będzie kontynuował, szpital będzie udawał, że spłaca, a de facto zadłużenie będzie narastało. Więc moja prośba do zarządu jest taka, żeby opracować wspólnie z panem prezesem jakiś taki program, jak to zatrzymać jednorazowo, ustalić, ile to ma być, co ma z tego wyniknąć, żebyśmy sobie po prostu tutaj jakby no zaczynamy uprawiać fikcję. Już widzę, do czego to zmierza. Ja już zrobiłem kilka lat temu i wiem, jak to się zakończy. Zadłużenie będzie teraz stało, my będziemy się przekomarzać, jakąś polityczną grę prowadzić, a nie to, ja generalnie wolne przychylić się, jeśli jakiś rzetelny program będzie ustalony do tego, żeby zasilić szpital, tyle ile trzeba, żeby zatrzymać to zarząd spółki, żeby przedstawił jakiś program, że ten od teraz będzie tak czy inaczej, może skromniej, może, ale żeby zadłużenie narastało. Kwestia to, o czym pan starosta mówił, wypłaty przez NFZ, to wiadomo, że to jest wpływne, bo NFZ wypłaci albo nie wypłaci, różnie to robi, wypłaci to albo w części, na pewno nie całe. Na pewno nie całe. To jest oczywiste, bo ja się tu zajmuję i wiem, jak to wygląda. Na pewno nie wypłaci całej kwoty, tylko część. I jeszcze to nie wiadomo, czy będzie. Dlatego ustalmy, znaczy jakaś inicjatywa musi wyjść od państwa, od zarządu i od zarządu spółki, jakiś program, jak to zatrzymać, jak wystartować w tej nowej przecież sytuacji, tak? Bo te oddziały wróciły, one wróciły jak gdyby w pełnej formie, czyli całe kierownictwo, anestezjolog i tak dalej, chirurgia. Kontakt jest przejęty ten skromniejszy po tych spółkach niepublicznych, tak? Który siłą rzeczy był mniejszy, bo oni się zajmowali jakąś powiedzmy tam chirurgią jednego dnia i tak dalej. I ten kontakt nie wystarczy, nie ma takiej możliwości, żeby na pełni działający oddział chirurgiczny czy ginekologiczny ten kontakt wystarczy. I trzeba się zastanowić, jak to zrobić. Jeśli trzeba pomóc, to trzeba podjąć decyzję taką, żeby zasilić, wpłacić, zatrzymać i ruszyć jakoś od nowa. Bo ja już po prostu czuję, do czego to zmienia. Państwo będziecie próbowali, znaczy będziecie to robić po prostu, no będziecie w jakiś tam sposób zasilać szpital. My tu ewentualnie będziemy się gdzieś tam dopytywać, burzyć. Szpital będzie udawał, że to spłaca. Do niczego to nie było. Znaczy, to robimy no, raz a porządnie, bo po prostu w takiej sytuacji szpital się znalazł, tak jak mówię, ja rozumiem obiektywną część tych problemów, inne być może wynikają z czego innego, ale od tego zadam, żeby to rozważyć i jakoś zamknąć. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu poprosił pan prezes szpitala. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa, wolę trochę wyjaśnienia informacji, bo widzę, że nie w pełni państwo posiadacie informacje. Szpital owszem ogłosił konkurs na wyłonienie banku, który by poprowadził rachunek bieżący z możliwością udzielenia kredytu w rachunku obrotowym, bo
Bank spółdzielczy już umowa się wygasła koniec listopada i nie mamy żadnego kredytu w żadnym banku. Jedynym zobowiązaniem to jest ta pożyczka ze starostwa w tej chwili w wysokości 500 tysięcy złotych. Nie mamy nigdzie zadłużenia i żadnych zobowiązań większych w żadnym, żadnej instytucji finansowej. Tutaj ma Pan dużo racji, panie, szanowny panie radny. Zgadza się, że do końca września szpital miał małe kontrakty, wypracowywał trochę sporą część nad limitów, które na dzisiaj sięgają 600 tysięcy złotych. Ten rok według moich policzeń zamknie PCM stratą poniżej odpisu amortyzacyjnego. Strata będzie. Dlaczego banki nie udzielają kredytu szpitalom? Generalnie szpitale są pod kreską jako instytucja niewiarygodna w przypadku, gdy starostwo nie udzieli poręczenia. Takiego poręczenia zarząd nie mógł nam udostępnić i udzielić, żeby PCM mógł uzyskać kredyt w rachunku obrotowym. Jedna kwestia. Od 1 października my jesteśmy w ryczałcie. Tak zwanej sieci szpitali i poziom kontraktowania wzrósł. Co prawda jeszcze nie będziemy w stanie się w całości zbilansować, bo proszę zauważyć, że poziom świadczeń medycznych i poziom leczenia niestety, ale się podniósł. Niestety, z jednej strony, że pociąga to za sobą koszty, z drugiej strony dla dobra społeczeństwa jest bardzo pozytywny obraz. Zgadzam się z panem radnym, że trzeba opracować założenia, bo szpital potrzebuje dosyć sporych nakładów inwestycyjnych. Dostosowanie pomieszczeń, czy też systematyczne uzupełnienie sprzętu medycznego, który jest naprawdę drogi. Spółka PCM, Powiatowe Centrum Medyczne, z kontraktów, ze świadczeń medycznych, które są udzielane dla społeczeństwa, na dzień dzisiejszy nie będzie w stanie poświęcić środków, bo takowych na razie nie wypracowuje. W całej Polsce jest podobna sytuacja, w szczególnie trudnej sytuacji są szpitale powiatowe. Czekamy na decyzję ministra, który być może i pana premiera, co słyszeliśmy w expose, że będą co roku podnosili wysokość świadczeń medycznych. Także tutaj co będzie za jakiś czas, chyba nikt nie wie. Na terenie Braniewa i mało kto wie nawet na szczeblu województwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie prezesie. Pan starosta prosił o głos. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o to, co o przyszłość, tak? Szpital od października, to kiedy zaczął działać w nowym finansowaniu, bardzo dokładnie się temu przyglądamy. Faktem jest, że kontrakty na oddziałach zabiegowych były bardzo małe i zdawaliśmy sobie sprawę, podejmując decyzję o przejęciu tych oddziałów, że stwierdzenie pana radnego, że to jest kura znosząca złote jajka, nie odpowiada prawdzie, że będą deficytowe, przynajmniej w tym rozmiarze początkowym. Natomiast, tak jak mówię, po pierwsze, ta nowa rzeczywistość finansowa dopiero się kształtuje. Po drugie, padają obietnice nie tylko dotyczące zwiększenia nakładów na służbę zdrowia, ale także płacowe. Dzisiaj nie potrafimy powiedzieć, co się będzie działo nawet w pierwszym kwartale przyszłego roku. To jest pewien rodzaj gry w ciemno niestety. Natomiast udało się po pierwsze poprawić finansowanie w nowym systemie. Te kontrakty na oddziały zabiegowe
jeszcze nie będą satysfakcjonujące, ale, szpital otrzymał dodatkowe zasilenia w tym roku i wygląda na to, że poprawa, nastąpi w przyszłym roku poprawa finansowania szpitala. Tak jak powiedziałem, na dzisiaj to jest bardzo dużo niewiadomych na temat tego, co się będzie działo w służbie zdrowia i zasad finansowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani starosto. Jak nie ma pytań, to przechodzimy do punktu 5. Są to interpelacje i zapytania. Czy w tym punkcie ktoś z pani panów radnych chciałby zabrać głos? Pan Krzysztof Kowalski. Panie przewodniczący, ja tylko dopytam ten wniosek, który składałem do pana przewodniczącego. Rozumiem, że będzie ujęty, chodzi o ten zjazd z drogi 507 w wolnym wniosku, tak? Tak, tak. Ja go czytam jako wolny wniosek. Przegłosujemy ten wniosek i stosowne pismo pójdzie według właściwości do pana marszałka. Dobra. Panie przewodniczący, w związku z tym miałem takie spotkanie z mieszkańcami i pozwolicie państwo, że zgłoszę dwa zapytania, dwie interpelacje. Jedna między innymi dotyczy sytuacji naszych przystanków autobusowych. Myśmy kiedyś to też pamiętam, ta sytuacja powraca jak bumerang, ponieważ ten końcowy, tak zwany końcowy, zależy z której strony patrząc miasta, ale chodzi mi o ten przystanek autobusowy na ulicy Kościuszki. No w tej chwili dochodzi do takiej sytuacji rano, że stoi na tej małej zatoczce 4-5 autobusów. Blokuje tym samym ruch samochodów i nie tylko, ponieważ ci, co korzystają z tej komunikacji, też mają stworzone niebezpieczeństwo. I ja wrócę nawet dzisiaj do powiatu, tu na sesję widziałem ludzi pod parasolami, pod sklepem oczekujących i automatycznie blokujących chodnik, no bo gdzieś tak muszą. W związku z tym nie ma tam żadnych warunków do tego, aby te przystanki tam się lokalizowały. Mało tego, autobusy, no wiadomo, każdy się oszczędza, zawracają, zakręcają na bocznych uliczkach, gdzie stwarzają również zagrożenie dla pieszych. W związku z tym ja bym skierował taki wniosek i interpelację, nie wiem, być może nie wiem, będzie to jakąś inspiracją do tego, aby może pochylić się nad tym problemem, który już jest w mieście Braniewie od dłuższego czasu. Natomiast druga moja taka prośba i pytanie to jest odnośnie, może ktoś by powiedział błaha, ale jak ktoś wyjeżdża z Braniewa w kierunku Chruściela drogą krajową, jest ustawiony znak stop, B20, tak to się określa, bo natomiast patrząc po torowisku w lewo, około 100 metrów, jest też ulica Stefczyka, jest ulica, ruch nie mniejszy i tego znaku nie ma. Dla mnie to jest jakiś pewien paradoks. Mało tego, to ruch i po tych torach kolejowych jeżdżamy. Nie pamiętam, żebym jeżdżąc niemalże teraz ostatnio codziennie spotkał jakikolwiek parowóz, wagon, nie wiem jak to tam zwał, tak zwał, w każdym razie nic tam w tej chwili nie jeździ. Dlatego ja złożę dwa te wnioski z opisem i z mapką do pana o podjęcie ewentualnych kroków. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że ten przeanalizujemy to, bo część pewnie, część wniosku pójdzie pewnie na komisję drogownictwa. Nawet ta droga, o której pan na początku mówił, o te przystanki, jeżeli chodzi o to jest droga wojewódzka, no to też dobrze by było, żeby to trafiło na komisję drogownictwa i my następnie skierujemy to według właściwości do właściciela tej drogi i innych grup. Pani starosto, proszę bardzo. Przystanku na ulicy Kościuszki. To jest droga wojewódzka, która zresztą będzie przebudowywana wyłącznie z ulicą Kościuszki. Miała być w tym roku ustawa o transporcie zbiorowym, znaczy w życie,
była uchwalona, była dosyć dawno, natomiast trwają stare prace nad jej nowelizacją. Myśmy wszystkie gminy prosili o zestawienia przystanków, bo chcemy to uporządkować. Powinniśmy w ramach tej ustawy w skali powiatu. My się też przychylamy, naszym zdaniem dobrze by było, gdyby miejsce takie przesiadkowe, zwłaszcza w Braniewie, było przy dawnym dworcu kolejowym. Niestety przewoźnicy mają inne zdanie. Tam trzeba po prostu płacić i są fatalne warunki. Wobec tego nie chcą płacić kolei, bo kolej traktuje ich dosyć mało priorytetowo, tak to mówimy delikatnie. Natomiast z punktu widzenia całości ten układ historyczny byłby tutaj najsensowniejszy, bo by odciążył przynajmniej częściowo łupce Kościuszki. To jeśli chodzi o przystanek na ulicy Kościuszki. Oczywiście także mierzyliśmy się z pytaniem czy zamiarem postawienia tam wiaty. No nie bardzo, jak to powiedzieć, nie bardzo czujemy się zobowiązani do sfinansowania tego, ale pomijam. Natomiast dowcip polega na tym, że stan obecny i postawienie tam takiej szklanej wiaty, jak jest po drugiej stronie, wcale nie rozwiąże problemu. Ci ludzie pod tą wiatą się nie zmieszczą, będą stali obok i dalej blokowani. Jeżeli chodzi o ulicę Sikorskiego i Sterczyka i przejazdy kolejowe, otóż linia jest czynna. Na pewno jest czynna na odcinku do Braniewa Brany. Na pewno są tam przewozy. Natomiast nie ma regularnych przewozów. Wobec tego, skoro rzadko tam wtedy coś przejeżdża, można nie spotkać, jak to pan mówił, paru wozu. Natomiast status jest linii czynnej. Przewozy z całą pewnością są dokonywane, bo mamy taką wiedzę. Natomiast dlaczego Sterczyka od Sikorskiego się różni? Tylko i wyłącznie z powodu tak zwanych trójkątów widoczności. Z ulicy Sikorskiego widoczność, zwłaszcza w lewą stronę, jest praktycznie zerowa. Stąd tam jest znak stop. Tam mało tego, trzeba prawie na tor wyjechać, żeby zobaczyć, czy coś jest. Natomiast na ulicy Sterczyka ta widoczność jest lepsza i wobec tego tam nie postawiono tego znaku. Dziękuję. Panie przewodniczący, o tym wszystkim to ja doskonale wiem, dlatego napisałem i prosiłbym o zgłoszenie tych wniosków do odpowiednich instytucji, bo tam mówienie mi, że przystanek powinien być tam, gdzie jest dworzec PKP, to o to przecież mi chodziło. Natomiast czy w prawo, czy w lewo, czy od Kanwarowu, czy nie, tam nie ma przewodów. Ja jeżdżę, proszę Państwa, codziennie, być może przyjeżdża jakaś drezyna raz na tygodniu. Ale to nie oznacza, żeby tam stawiać stop. Są inne znaki, które można usługować i przejeżdżać. Oczywiście z wielką ostrożnością, bo to jest jednak drogisko. Natomiast do tej pory nie było, gdzie nic tam nie działa. Natomiast jeszcze mało tego, wracając, popatrząc w prawo, jest bardzo dobra widoczność. Ja powtarzam, jeżdżę tam co dzień i nie widzę zasadności. A jeśli już ustawiać te znaki, to ustawiajmy ich konsekwentnie. Czyli na ulicy Ciekawych są, niech są tu. Ja wiem, że to jest w pewnym sensie blokada dla ludzi. I dlatego jest ten mój wniosek, żeby zwracać szczególną ostrożność, ale nie znakować się jakimiś tam B20, czy jak tam się nazywa, ponieważ nie jestem fachowcem, nie wiem. Natomiast wiem, co sądzą, co sądzi społeczeństwo na ten temat. W związku jest złożony wniosek. Ja nie oczekuję dzisiaj odpowiedzi od Państwa, bo wiem, co możemy tu zrobić wspólnie. Natomiast proszę o skierowanie moich zapytań do odpowiednich instytucji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak jak już powiedziałem, według właściwości będzie to skierowane. Nie zostanie. No po prostu nasza wiedza się różni. Pan wie, że tam nic nie jeździ, ja wiem, że jeździ. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze w punkcie 5 chciał zabrać głos pan Krzysztof Kądziołka. Proszę bardzo. Chciałem oświadczyć, że łamane są prawa opozycji, bo nie ma cukru, czy...
to jest poważny problem. Ja nie zwróciłem uwagi, bo ja nie schodzę akurat. Panie radny, zdaje się, że wniosek jest nieuprawniony i pańska konkluzja, bo uwielbieni są wszyscy siedzący w tej sali. Ja myślę, że to może być ta zdrowotność. No, ale może jakoś dojdziemy do konsensusu i... Mamy tutaj trochę pszczelarzy, także poradzimy sobie. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin za życie. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Promocji Powiatu Brajewskiego zaopiniowała pozytywnie i wcześniej projekt uchwały. Czy do tego projektu uchwały są pytania lub wnioski? Może, proszę bardzo. Może tutaj interpretowo. O co chodzi w tym programie? Rozumiem. Proszę bardzo, pani naczelnik. Program za życie wprowadza do każdego powiatu w tej możliwości. To jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, które u nas będzie realizowane poprzez specjalne ośrodek szkolny wychowawczy. I drugi w ramach tego programu za życiem, drugi jakby polega na utworzeniu miejsca, gdzie uczennice, które będą w trakcie chodzenia do szkoły ponadpodstawowej, wciąż mogły sobie spokojnie przebywać i mieszkać. U nas jest tutaj zespół szkół budowlanych w internecie, dwa pokoje przygotowane na taką okoliczność. I tutaj w ramach tego programu będzie na to finansowane, będą pieniądze, bo to będzie realizowane przez. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do głosowania. Uchwały Rady Powiatu Brajewskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia niektórych zadań publicznych z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Jest to projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu brajewskiego na lata 2017-2025. W dniu 21 grudnia Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Czy do tego projektu uchwały są pytania? Proszę bardzo, pan Krzysztof Kowalski. Panie Przewodniczący, ja bym się chciał tylko dopytać, ponieważ tu jest poprawa warunków komunikacyjnych, o czym to mówiłem, o tej trasie brzędowo-przypłotnej, nie, to nie mówiłem, ale chodzi o to, że tutaj jest wydane 86 tysięcy, czy to jest wydane na projekty, bo to jest rok 2017. Pani skarbnik. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu brajewskiego na lata 2017-2025.
na lata 2017-2025. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Jest to projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu berneckiego na rok obecny, 2017. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego również zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Czy do tego projektu uchwały są pytania? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do odczytania projektu uchwały Rady Powiatu Berneckiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu berneckiego na rok 2017. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Jest to projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu powiatu berneckiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Również Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Czy do tego projektu uchwały są pytania lub wnioski? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do odczytania projektu uchwały Rady Powiatu Berneckiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu berneckiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Jest to projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu berneckiego na lata 2018-2026. Również Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Czy do tego projektu uchwały są pytania lub wnioski? Nie, proszę bardzo, pan Krzysztof Kowalski. Ja mam tylko takie pytanie, chciałem tutaj sprecyzować. Jest wydatki na spłatę zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 2011-2016 do końca 154-167. To jest nasza rata spłacana co roku, tak? Tak, w końcu. I to jest ostatnia? Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do odczytania projektu uchwały Rady Powiatu Berneckiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu berneckiego na lata 2018-2026. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała większością głosów została podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Jest to projekt uchwały Rady Powiatu Berneckiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu berneckiego na 2017 rok. 18. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 18 rok. Również Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Wobec powyższego przechodzimy do podpunktu punktu 11. Jest to przedstawienie przez przewodniczącego zarządu powiatu projektu uchwały. Przedstawienie przez przewodniczącego zarządu powiatu opinii RIO o przedłużonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2018. Panie starosto, proszę o przedstawienie opinii RIO. Uchwała
wszystkie 4/0120/321 przez 17 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 1 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gdańskiego projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2018 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, osoba przewodnicząca Małgorzata Mazur-Wysocka, członkowie Joanna Gocmon, Mirosław Czarny, działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2018 rok. Uzasadnienie. W dniu 15 listopada 2017 roku wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie projekt uchwały budżetowej Powiatu Gdańskiego na rok 2018. Zarząd Powiatu uchwałą nr 397/17 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu budżetu Powiatu Gdańskiego na 2018 rok przyjął przedmiotowy projekt i przedłożył go Radzie Powiatu Gdańskiego celem uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok. Skład orzekający dokonał oceny projektu uchwały budżetowej pod względem zgodności z prawem, a w szczególności z uchwałą, z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę przedstawione wielkości dochodów i wydatków budżetu na rok 2018, w tym dochody i wydatki bieżące, skład orzekający stwierdza, że zasada wynikająca z artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została zachowana. Projekt budżetu został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie dochodów i wydatków. Projekt budżetu obok części tabelarycznej zawiera także objaśnienia dotyczące podstawowych źródeł dochodów oraz omówienie wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe. Biorąc pod uwagę powyższe, postanowiono jak w sentencji uchwały przewodnicząca składu orzekującego pani Małgorzata Mazur-Wysocka. Dziękuję bardzo. Następnie prosimy o przedstawienie przez przewodniczącego zarządu powiatu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Podstawę prawną pominę. Rada Powiatu uchwala, co następuje. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60 511 056 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego dochody bieżące w wysokości 50 177 816 zł. Dochody majątkowe w wysokości 10 333 240 zł. Paragraf drugi. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65 5779 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2. Z tego wydatki bieżące w wysokości 48 255 149 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 16 750 630 zł. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16 500 630 zł. Zgodnie z załącznikami 2 i 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 17 266 754 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 5. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6. Paragraf 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 494 723 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4 494 723 zł. Paragraf 4. Przychody budżetu w wysokości 6 482 233 zł, rozchody w wysokości 1 987 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie, po pierwsze finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł, po drugie finansowanie planowego deficytu budżetu w wysokości 4 494 723 zł, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 987 500 zł. Paragraf 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielonych przez Zarząd Powiatu Gdańskiego w roku budżetowym 2018 na kwotę 500 000 zł. Paragraf 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w artykule 402 ust. 4-6 i artykule 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Po pierwsze dochody w wysokości 60 000 zł, wydatki, po drugie wydatki w wysokości 60 000 zł. Paragraf 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w artykule 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne. Po pierwsze dochody w wysokości 270 306 zł, po drugie wydatki w wysokości 270 306 zł. Paragraf 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8. Paragraf 10. Rezerwa ogólna wynosi 195 000 zł. Rezerwa celowa wynosi 105 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w paragrafie 5 uchwały na po pierwsze finansowanie przejściowego deficytu budżetu, po drugie finansowanie planowego deficytu budżetu, po trzecie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Ustęp 2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do podpunkt A. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w artykule 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami, o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących. Podpunkt B. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, które
których realizacja planów budżetowych w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza ramy budżetowe. Podpunkt C. Przekazywanie uprawnień kierunków jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza ramy budżetowe. Podpunkt D. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Dziękuję bardzo panu starostowi. Kolejnym punktem jest przedstawienie przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego opinii komisji w sprawie projektu uchwały budżetowej. Proszę bardzo. Opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego na lata 2018-2026 oraz w sprawie budżetu powiatu gdańskiego na rok 2018. Zgodnie z paragrafem 3 ust. 5 uchwały nr 9/85/11 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Gdańskiego informuję, że Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 29 listopada 2017 roku odbyła posiedzenie z przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Powiatu Gdańskiego po wysłuchaniu opinii poszczególnych przewodniczących. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego na lata 2018-2026 oraz projekt budżetu powiatu gdańskiego na rok 2018. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Przechodzimy do przedstawienia przez przewodniczącego zarządu powiatu stanowiska zarządu w sprawie opinii Komisji Stałej Rady Powiatu. Panie starosto, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu gdańskiego na lata 2018-2026 oraz projekt budżetu powiatu na 2018 rok. Wszystkie komisje zaopiniowały pozytywnie w dniu 29 listopada 2017 roku. W dniu 29 listopada odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego z przewodniczącymi Komisji Stałych Rady Powiatu, podczas którego również pozytywnie zaopiniowano projekt wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt budżetu. Wobec pozytywnych opinii zarząd dziękuję za te pozytywne opinie. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie dyskusja. Do projektu budżetu na 2018 rok są pytania lub wnioski? Proszę bardzo, pan Krzysztof Kowalski. Panie Przewodniczący, pewnie żadnego odkrycia nie dokonam, bo są pieniądze, jakie są. Natomiast chciałem tutaj zwrócić uwagę, że na punkt paragraf 6, w którym się ustala maksymalna wysokość pożyczek i poręczeń udzielony przez Zarząd Powiatu Gdańskiego dla Powiatowego Centrum Medycznego w wysokości 500 tysięcy. To jest pierwsze. Po drugie, faktycznie na komisji, na posiedzeniu wspólnej komisji decyzja była pozytywna, aczkolwiek wniosłem tam swój punkt jeden jedyny, aby w tym budżecie podwyżkę dla pracowników starostwa i jednostek podległych. Usłyszałem taką odpowiedź, że uchwalmy na razie, dogadajmy się, a potem będziemy rozmawiać przed budżetem, może coś się da zrobić. Nie dało się nic zrobić, nikt ze mną nie rozmawiał. A trzecia rzecz to taką informację też
otrzymałem na tej komisji, to chyba było od pana przewodniczącego, który mi, jakby nie wiem, powiedział, poinformował, że są zabezpieczone 150 tysięcy złotych na zwiększenie kapitału zakładowego spółki, nie wiem, czy to dotyczy roku 2018 też. Czyli co, będziemy zwiększać o kolejne 150, tak? W związku z powyższym, no, są takie moje, mam prawo wygłosić i zauważyłem takie punkty, które z według mnie nie powinny być w budżecie, ale to jest tylko moja opinia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do projektu uchwały budżetowej? Wnioski? Proszę bardzo, pani. Chciałbym dokładnie wyjaśnić, te 500 tysięcy to będzie w tym roku jako ponowne 500 tysięcy, czy to jest łącznie 500 tysięcy dla spółki PCR? Czyli w następnym roku. 18 roku. Mhm. Czy to jest następne 500, czy razem 500, to co było w 17 i w 18, czy nie przekroczy kwoty 500? Mhm. Pani starostą. Zarząd stoi na stanowisku, że pożyczone ma być oddane, tamte 500 ma być oddane. A zarząd prosi o także ponowne przyzwolenie, żeby w następnym roku tak była możliwość udzielenia takiej pożyczki. Dziękuję. Czyli łączna kwota, gdyby nie ulegnie zmianie, tak? Te 500 ma być spłacone do końca roku, no 350 chyba w późniejszym czasie 150, a następnie w roku budżetowym następnym by była udzielona ponownie ta pożyczka 500. Proszę bardzo, pan Krzysztof Kąciołka. Program dofinansowania tam, jak dobrze, jak powiadam właściwą wiedzę, tam chodzi o nadlimity z 2015 roku. One mają być powyżone chyba o 4% i ta łączna, gdyby kwota limitu na 18 ma być tą kwotą, jak gdyby dużo większą. Czy ja mam właściwą wiedzę i na jakim etapie to jest, panie prezesie? Już pod koniec, gdzie prowadzący m.in. dr Zamojczyk
twierdził, że i prosił, żeby starostwo wsparło i zwiększyło kontrakt o 1000 punktów. Dostaliśmy troszkę wyżej jak kontrakt z 2017 o procent z uwagi na to, że przejęliśmy na nowo dwa oddziały. W każdym razie zwiększyliśmy poziom finansowania około 70 tysięcy złotych. Nie jest to satysfakcjonująca wysokość, bo jeszcze nie pozwoli się na zbilansowanie, ale już świadczenia usług medycznych pozwolą na wynik poniżej odpisu amortyzacyjnego. Ja, panie przewodniczący, pozwolę sobie jeszcze raz powiedzieć i przedstawić panu radnemu, że nie ma spirali zadłużenia Powiatowego Centrum Medycznego. Powiatowe Centrum Medyczne w tej chwili ma pożyczkę 500 tysięcy złotych ze strony starostwa. Z uwagi na to, że musimy części chociażby wiązać się do końca roku, w tym roku musimy, Powiatowe Centrum Medyczne musi zwrócić 350 tysięcy złotych, ale suma tych 500 tysięcy jeszcze w najwyższym czasie, co najmniej na pół roku, na potrzeby funkcjonowania jest niezbędna, żeby zachować i utrzymać płynność finansową. Gdybyśmy mieli poręczenie ze starostwa do kredytu bankowego, nie potrzebowalibyśmy tej pożyczki od państwa. Ale nie mamy żadnej możliwości, bo banki patrzą jednak na współczynniki, jakie wychodzą. I firma każda instytucja, która ma wynik minusowy, a tym bardziej szpitale bez poręczenia, nie dostaną kredytu od żadnego banku. I tak jak powiedziałem, rok 2017, licząc rozliczenia nadwykonań, przedstawiam, że zamknę go poniżej odpisu amortyzacyjnego. A więc tu już sytuacja będzie się poprawiała. Jaki będzie poziom, czy będzie poziom zwiększenia finansowania w następnych okresach, naprawdę nie wiemy. To też zależy od tego, jak oddziały będą realizowały kontrakty. Proszę państwa, ma pan rację, że trzeba siąść, porozmawiać, bo mimo tego, że są kontrakty, to są oddziały, które tych kontraktów nie w pełni realizują. To nie jest żadna wina, ani wina pracowników, ani lekarzy, ani kadry. To nie jest wina, że powiedzmy dzieci nie chorują. Bardzo dobrze, że dzieci nie chorują. Ale jak dzieci nie chorują, szpital, oddział dziecięcy nie wykonuje kontraktu. Czy dobrze, że powiedzmy jest mało urodzeń w Braniewie? Źle, powinno być jak najwięcej. Ale to nie od nas zależy. Nie zależy od lekarzy, nie zależy od pielęgniarek, żeby pacjenci się leczyli. Spełnić wymagania Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, każda placówka musi utrzymać obsadę pełnodobową, żeby być gotowa. Ale rozliczenia nie idą ryczałtowo za gotowość, tylko za wykonanie świadczeń medycznych. To jest być może trudne do zrozumienia dla wielu, ale taka rzeczywistość. Dziękuję bardzo. Pan Mateusz Sobieszczuk. Tak jak powiedział pan prezes, podstawowym celem planu naprawczego czy planu realizacji na kolejne lata w Powiatowym Centrum Medycznym jest zwiększenie wpływu ze świadczeń medycznych. W związku z wejściem nowej ustawy i przepisów odnośnie wyczerpowania świadczeń medycznych, w ostatnich miesiącach danych, które otrzymaliśmy z października, listopada, widzimy, że ten stopień zadłużania się naszej spółki znacznie spadł. Wiąże to się zwiększenie tego świadczenia w formie ryczałtowego i daje to nam nadzieję, że w kolejnych miesiącach z początkiem przyszłego roku te świadczenie znowu wzrosną. Oczywiście zostaje bardzo duża praca zarządu PCM i pracowników wszystkich oddziałów do wypracowania dodatkowego kontraktu. Bo obecny system ryczałtowania polega na tym, że liczony będzie wskaźnik zamknięcia ostatnich miesięcy tego roku w przeliczniku na rok przyszły, co daje szansę na zbilansowanie się działalności medycznej spółki.
Bardzo cieszy mnie stanowisko pana Krzysztofa Kądziołki, że jesteśmy gotowi rozmawiać na temat inwestycji w szpitalu, bo takie inwestycje są niestety niezbędne, aby ta placówka mogła prawidłowo funkcjonować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Kądziołka. Chcę uzmysłowić państwu, że jakkolwiek, cokolwiek będzie powiedziane, że poniżej opisu amortyzacyjnego, że będą nadwykonania, że różne takie historie, bo to wszystko na razie jest w sferze przypuszczeń, że nadwykonania będą, no nie będą całkowicie zapłacone. Nie. I pan prezydent doskonale wie, one będą zapłacone w części albo w ogóle, tak postępuje. 50%. No właśnie. Więc tak czy owak przyjdzie ten moment prawdy, tak? I że te pieniądze albo się będą zgadzać w którymś momencie, albo nie, od tego nie uciekniemy, więc nie ma sensu jak gdyby kreować tutaj jakiejś rzeczywistości lepszej niż ona jest. No bo ten moment przyjdzie, że z tych pieniędzy zabraknie. No, mam nadzieję, że nie, że ta rozmowa jakaś taka nie będzie potrzebna, żeby ratować szpital, chce się zgłaszać jego jakieś zobowiązania. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Ale gdyby była taka potrzeba, to my jesteśmy otwarci, chcemy tym pomóc i pomożemy. Jeśli będzie jakiś rzetelny program, to trzeba dołożyć, dołożymy, pomożemy, nie będziemy na pewno przeciw. Dziękuję bardzo. Pan Artur Mieczanin, wicestarosta, proszę bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o szpital, to nie jest tak, że my nie wiemy, co będzie, jaka będzie sytuacja finansowa za 10 miesięcy. System jest tak skonstruowany, że ten ryczałt, on jest bardzo konkretny, prawda? Czyli musimy wykonywać lat wykonania po to, żeby ten ryczałt był zwiększony. Tak to niestety wygląda, że ten ryczałt jest sztywny. Ten ryczałt w pierwszym okresie działalności szpitala od października do końca roku był stworzony na podstawie 2015 roku. W tej chwili musimy robić nad wykonanie, co się wiąże z jakimiś tam kosztami, prawda? Ale w przyszłości będzie powiększał się ten ryczałt. I to jest jedyna droga, jeżeli chodzi o tą działalność bieżącą, o finansowanie bieżące szpitala. Ja tylko powiem tak jeszcze w tym temacie, że myślę, że zgodnie z ustawą do końca marca będzie sporządzony budżet, bilans oraz rachunek zysku i strat. Będziemy znali wyniki za rok miniony 17 i myślę, że w ten czas to będzie dobry moment, żebyśmy się w tej sprawie przyjrzeli konkretnie, jak ta sytuacja wygląda i w jakim kierunku zmierza nasz szpital. Bo to będzie jak gdyby najważniejsza ocena finansowa w tym czasie, tak? Proszę bardzo. Taka prośba, jak będzie wszystko w porządku, to nie musicie z nami rozmawiać. Najlepiej, żebyśmy w ogóle po szpitalu nie rozmawiali, że spółka działa, nie robi to, co do niej należy. Natomiast jeśli będzie coś nie tak, to mówcie o tym zawczasu, żebyśmy mogli w tym uczestniczyć i pomóc. Jak jest dobrze, niech pan prezes pracuje, w ogóle o szpitalu tutaj, żebyśmy nie rozmawiali. Natomiast jak jest źle, to nie ukrywajcie, nie przeciągajcie, bo to i tak wyjdzie. Bo prędzej czy później te pieniądze wyjdą, bo tak, no, tak to w życiu jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbym zabrać głos pan radny, proszę bardzo. Panie przewodniczący, na tym wspólnym posiedzeniu zwróciłem uwagę, że radni zarządu, radni braniewcy z zarządu zapomnieli o Braniewie jako w temacie infrastruktury drogowej. Zaraz mi tu ktoś zarzuci, że most, że coś tam. W parę nakładek dotacja do mostu 600 tysięcy to dla mnie jest za małe jako na miasto Braniewo w te 4 lata. W budżecie na 2018 rok nie ma kolejnych inwestycji. Powiedziane było mi, że zarząd na początku swojej kadencji podjął taką decyzję, że będzie próbował jak najwięcej pozyskać środków z Unii Europejskiej. Moim zdaniem, jak się ma 10 par butów, nie kupuje się następnych, bo są w promocji, chyba że się jest kobietą, no to jest zrozumiałe. Rozumiem, że to jest komplement do uroczych pań. No, muszą ładnie wyglądać. I moim zdaniem te zapomniane brania, ulica Stefczyka, ulica Wileńska, ulica i pozostałe ulice nie są brane pod uwagę. Idąc tym tokiem myślenia panów z zarządu, my nigdy nie będziemy mieć tych nowych butów i ciągle będziemy wchodzić w tych porwanych, bo na miasta powyżej 5 tysięcy mało jest takich inwestycji. Są jakieś tam schetynówki, o które pewnie będziemy walczyć, tylko to są
kolejne jakieś bajki, które będą panowie chodzić po domach, pukać i opowiadać wyborcom, a przez 4 lata zabranie wam moim zdaniem zrobili bardzo mało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze w tej dyskusji ktoś chce zabrać głos? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do czytania projektu uchwały Rady Powiatu Będliewskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Będliewskiego na rok 2018. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 3 osoby. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałej Rady Powiatu Berniewskiego na rok 2018. Czy do tego projektu uchwały są pytania lub wnioski o uzupełnienie zmiany? Nie widzę. Przechodzimy do odczytania projektu uchwały Rady Powiatu Berniewskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Berniewskiego na 2017 rok. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. Jest to projekt uchwały Powiatu Berniewskiego w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Berniewskiego na rok 2018. Czy do tego projektu uchwały są pytania lub wnioski? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do odczytania projektu uchwały Rady Powiatu Berniewskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Berniewskiego na rok 2018. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do projektu uchwały Rady Powiatu Berniewskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Berniewskiego na 2018 rok. Czy do tego projektu uchwały są pytania lub wnioski? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do czytania projektu uchwały Rady Powiatu Berniewskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Berniewskiego na 2018 rok. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15. Jest to projekt uchwały w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Berniewskiego. Wobec powyższego proszę o składanie propozycji na członka tejże komisji. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan doktor Krzysztof Kędziora. Zakładam, że chodziło o naszego kolegę. Tak. Zgłaszam kandydaturę na radę. Dziękuję bardzo. Czy są inne wnioski? Nie widzę. Wobec powyższego zamykam listę i poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za tym, żeby pan Andrzej Karpiński był członkiem Komisji Leśnictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Radzie Powiatu Berniewskiego. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Gratuluję, panie Andrzeju. Wobec powyższego przechodzimy do czytania całego projektu uchwały Rady Powiatu Berniewskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie powołania członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Berniewskiego o minę podstawę prawną.
powołuje się Andrzeja Karpińskiego na członka Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Radniewskiego. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do punktu 16. Jest to projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów będących budowlanymi pracownikami. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Czy do tego projektu uchwały są uwagi lub propozycje? Proszę bardzo, pan Andrzej Karpiński. Ja mam pytanie, panie przewodniczący, co do paragrafu pierwszego projektu tej uchwały. No proszę o takie wyjaśnienie. Tu jest zapis w końcowej części zdania, dla której organem prowadzącym jest powiat braniewski. Czy powiat braniewski jest organem prowadzącym, czy rada? To może... Panie sekretarzu. Proszę państwa, to nie oczywiście, że rada, natomiast to nie jest błąd. Tak się to oznacza w uchwałach. Dziękuję. To nie jest błąd. Natomiast tylko powiem, że ta uchwała już, myśmy wcześniej już mieli taki projekt, gdzie jak Państwo pamiętacie, były różne samorządy, one konkretnie oznaczone. Chcemy zaryzykować i zrobić tą uchwałę bez oznaczenia konkretnych dokumentów. I widzę, że bardzo elastycznie w ciągu roku to wygląda, jeśli chodzi o kierowanie tej młodzieży. Dotarliśmy do uchwał, które przeszły przez nadzór, które były podobne jak ta nasza. Więc mam nadzieję, że na podstawie tej uchwały to będzie ważne, że będziemy mogli to zadanie realizować. Ale nie widzę tutaj błędu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania lub uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do czytania projektu uchwały Rady Powiatu Radniewskiego z dnia 21 grudnia 2014 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadania w zakresie dokształcenia teoretycznego uczniów będących młodociennymi pracownikami. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 17. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 21 grudnia zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Czy do tego projektu uchwały są pytania? Proszę bardzo, pan Krzysztof Kądziołka. Pan starostą? Chodzi o przychodnie w Sanepidzie. Umowa najmu się skończyła. Teraz strona wystąpiła o przedłużenie tej umowy najmu na dłuższy okres. Potrzebna jest na to zgoda rady. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do tego projektu? Nie widzę. Przechodzimy do czytania projektu uchwały Rady Powiatu Radniewskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony i zastosowanie bezprzetargowego trybu zawarcia tej umowy. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I przechodzimy do ostatniego projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 24/196/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 31 marca 2017 roku. Zmieniony uchwałą nr 29/227/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 25 sierpnia 2017 roku oraz uchwałą nr 32/202/17 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 23 lipca 2017 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznanych powiatowi brniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017. Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała pozytywnie projekt tej uchwały. Czy do tego projektu uchwały są pytania lub propozycje? Proszę bardzo, pan Krzysztof Kądziołka. Pan dyrektor, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Wobec powyższego przechodzimy do czytania projektu uchwały Rady Powiatu Brniewskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 24/196/17 Rady Powiatu Brniewskiego z dnia 31 marca 2017 roku zmieniony uchwałą nr 29/227/17 Rady Powiatu Brniewskiego z dnia 25 sierpnia 2017 roku oraz uchwałą nr 32/252/17 Rady Powiatu Brniewskiego z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanej powiatowi brniewskiemu na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2017. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zakończyliśmy blok uchwał. Przechodzimy do punktu 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. I tu praktycznie te pytania, które były, to były na bieżąco i ewentualnie część spraw złożonych przez pana radnego Krzysztofa Kowalskiego w formie pisemnej. Ja bym chciał odczytać jeszcze, zanim udzielę państwu głosu, dwa pisma. Jedno pismo to jest wniosek pana Krzysztofa Kowalskiego, radny wniosek o wystąpienie przez Radę Powiatu Brniewskiego z inicjatywą ustanowienia wjazdu na drogę publiczną. Kserokopię tego dokumentu państwo dostaliście. Chodzi o to, że jak wynika z załączonej mapy graficznej, droga gminna nie została połączona z drogą 5-7 wojewódzką i tym samym nie ma wjazdu na tą drogę, ponieważ tam jest godzinnie korzystane z tego wjazdu, aczkolwiek jest to w pasie drogi wojewódzkiej 507 i taki zjazd powinien być tutaj bezspornie wykonany. Czy są jakieś pytania lub wyjaśnienia potrzebne do tego wniosku? Jeżeli nie, to poddaję pod głosowanie, żebyśmy się mogli, żebym miał się w państwa imieniu zwrócić do zarządu województwa o jak najszybsze wykonanie tego zjazdu dla naszego społeczeństwa. Proszę bardzo, pan Mirosław Kudziński. Panie przewodniczący, ten wniosek będzie głosować. Proszę? Ten wniosek będzie głosować. Formalnie tak. Ja chciałbym tylko nadmienić, panie przewodniczący, wysoka rado, że przy konsultacji
507 na wypadku. Był na etapie uzgodnień i myślę, że ten wniosek powinien być właśnie przesłany, bo nie jesteśmy jakby nawet stroną, bo to nie jest zadanie województwa, znaczy mienie województwa, mienie powiatowe, czy nie właśnie. My nie jesteśmy stroną, ale aczkolwiek jesteśmy Radą Powiatu Brnieńskiego i wszystko, co się na naszym terenie dzieje, to w tym zakresie mamy swoje uprawnienia i kompetencje i powinniśmy zająć stanowisko, zwłaszcza, że to ma poprawić funkcjonowanie dla naszego społeczeństwa. Proszę bardzo, pan Andrzej Kapliński. Jeszcze chciałem tylko dodać, panie przewodniczący, po części podzielam tutaj tezę pana Kuzmińskiego. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy taki wniosek przegłosowali i realia tego dokumentu będzie zdecydowanie większa. To jest jeden temat. A drugi temat, jak dobrze zrozumiałem z zapisów wniosku, to jest trochę gminna. Tak? Tak. Czy mamy wiedzę, czy może pan Wójt wystąpił do zarządcy drogi wojewódzkiej po wykonaniu tego zjazdu, żebyśmy się nie zdublowali czasami? Dziękuję, tylko tyle. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Kowalski. Już odpowiadam, takiej wiedzy nie mamy. Społeczeństwo zwróciło się bezpośrednio do mnie. Ja nie chcę jakby nawiązywać do tego, co mówili w gminie, bo nie mój cel. W każdym razie ja podjąłem takie kroki, taką inicjatywę. Tam jest jeszcze jeden dodatkowy taki aspekt, o którym pan mówił, pan Kubiński, mianowicie były te konsultacje, oczywiście były, tylko zwróćcie państwo uwagę, że to są ludzie niejednokrotnie po 60, 70 i oni śledzą no, tak naprawdę ani internetu, ani takich bieżących wiadomości. W związku z tym przychodzą po prostu do ludzi rozmawiać. Taka sytuacja miała miejsce, stąd jest ten wniosek. Mało tego, jak państwo zobaczycie na tym wniosku, w tej chwili ten zjazd obok istnieje, czy ten przejazd jest. Natomiast ta działka jest sprzedana, bo to była działka gminna, została sprzedana. W momencie, gdy właściciel działki zamierzy sobie jakieś, nie wiem, postawić budowlę, ogrodzi to, w tym momencie tych ludzi odcina od dostępu do pozostałych działek. Dziękuję. Panie przewodniczący, jeszcze chciałbym jedną rzecz opowiedzieć. Dla mnie przegłosowanie nie ma najmniejszego sensu z uwagi na to, że z panem starostą we wrześniu braliśmy udział z tego czasu w tych konsultacjach i szereg uwag zarząd powiatu przedstawił odnośnie przebudowy. Tak samo mogło to uczynić gmina Braniewo. Nie będziemy zapytać, dlaczego tam przyzwoła, czy nie złożyła, ale w sytuacji tej, co zarząd i tu w tym wypadku pan starosta złożył propozycje, jedne były uwzględnione, drugie odrzucone, nie, bo teraz głosując coś, gdzie już jest potrzebnie, to troszkę nijako. Dobrze, wobec tego ja się zgłoszę za stosownym pismem do rządu marszałkowskiego, żeby się nad tym tematem pochylili. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, sytuacja jest rzeczywiście trochę delikatna, bo z jednej strony mamy drogę wojewódzką, majątek województwa, z drugiej drogę gminną, kompetencje majątek gminy i stajemy wobec takiej sytuacji, że zaczynamy się szaro myślić nad cudzym podwórku. Przepraszam za te słowa, może trochę zbyt barwne. Natomiast ja proponuję, jeżeli to stanowisko Rady wspierające mieszkańców, może w ten sposób, że Rada wspiera mieszkańców i proponuje uwzględnienie tego wjazdu. Natomiast nie powinniśmy tutaj przypisywać sobie kompetencji decyzyjnych, bo naprawdę jest tak na cudzym podwórku. Dziękuję bardzo. Pan sekretarz jeszcze. Proszę państwa, ja myślę, żeby nie skomplikować nadmiernie tej sprawy. Gdyby to miało być stanowisko Rady, to byśmy podjęli uchwałę. Myślę, że nie zrobimy. W mojej ocenie przewodniczący ma pełne prawo i jako radny, jako przewodniczący do wystąpienia do władz wojewódzkich, raz, że załączając pismo mieszkańców czy z problemem dotyczącym mieszkańców, a dwa, z wyrażeniem własnej swojej opinii. Przewodniczący ma takie prawo, nie potrzebuje do tego uchwały Rady. Bo w innym przypadku, jeśli ma być zagadnienie przeniesione na Radę i do jej decyzji, do jej głosowania, to musimy zrobić uchwałę.
Dziękuję bardzo, panie sekretarzu. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Jestem zadowolony. Tak, wystąpię. Jeszcze podjęliśmy uchwałę w formie wniosku do Ministerstwa Rozwoju w sprawie umów transgranicznych, żeby umowa transgraniczna Polska-Rosja była podpisana, a termin jest do końca tego roku. Ja przypomnę tylko, że chodzi o około ćwierć miliarda, około 250 milionów, przeliczając z euro na nasze pieniądze. To dotyczy czterech powiatów: Bramiński, Bartoszewski, Węgorzewski, Gołdawski. I praktycznie wszystkie powiaty się zwróciły, jak i również się zwróciły do ministerstwa, władze samorządowe, gminy. Wobec powyższego otrzymaliśmy stosowną odpowiedź. Ja tylko powiem, że z tej kwoty 70% przypada dla strony polskiej, 30% dla strony rosyjskiej. I z tej naszej kwoty to mamy 90% dofinansowania. Jeżeli ta umowa zostanie podpisana transgraniczna, jeżeli nie, to te powiaty nie dostaną tych pieniędzy. My między innymi na drogi, powiat Bartoszewski, z tego co wiem, to tam na most i coś jeszcze. Ale mam odpowiedź. Pozwolę sobie odczytać. Dotyczy współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Szanowny panie przewodniczący, uprzejmie dziękuję, że przekazali uchwały Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie uruchomienia programu współpracy transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Jednocześnie uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rozwoju pełniące dla programu funkcję instytucji zarządzającej przeprowadziło działania przygotowawcze zmierzające do jego uruchomienia. Ogłoszenie naboru i wybór projektów będzie jednak możliwe dopiero po zatwierdzeniu programu przez Radę Ministrów i po uzyskaniu jej zgody na podpisanie między Rzecząpospolitą Polską, Komisją Europejską i Federacją Rosyjską umowy finansowej określającej warunki finansowania oraz wdrażanie programu. Prace Rady Ministrów są nadal w toku. Zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej umowa finansowa musi zostać zawarta w terminie do 31 grudnia bieżącego roku w podpisie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Adam Habryszczak. I tę odpowiedź dla Państwa odczytałem. Zostało do końca roku już niedużo. Mam nadzieję, że ta umowa zostanie podpisana, bo to są pieniądze typowo dla naszego regionu. Czy w tym punkcie wnioski i oświadczenia radnych, ktoś z pan i panów radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Jarosław Kudliński. Ja proszę oświadczenia, nie chciałbym, panie przewodniczący, wygłaszać się tylko tak dwóch informacji. W bieżącym roku zakończyliśmy pierwszy etap zadania z programu rozwoju obszarów wiejskich Stygajny, Badeny Stygajny. I w miesiącu listopadzie wystąpiliśmy z wnioskiem do pana marszałkowskiego o płatność. Wniosek został pozytywnie zweryfikowany. Został przez Urząd Marszałkowski przesłany 1 grudnia na konto Starostwa Powiatowego. Pieniążki 13 grudnia i chciałbym radnych i opinię publiczną poinformować, że zacnie pomógł przewodniczący sejmiku Jan Bobek, że w Departamencie Obszarów Wiejskich, że tak powiem, priorytetowo ten wniosek został potraktowany i kwota 713 tysięcy wpłynęła 13 grudnia. Dziękuję bardzo. Czyli w tym punkcie jeszcze pan Krzysztof Kowalski. Panie przewodniczący, radni. Tego cukru faktycznie nie ma, ale jeszcze energii zostało, więc nie widziałem, panie, może się pogodowo. Przykro mi trochę, że taka uchwała intencyjna nie została podjęta. Zawsze, tak jak powiedział pan radny, inna by była to ranga, aczkolwiek liczę na pana przewodniczącego, że pan to uczyni.
i może skutek przyniesie. O tym obiecałem i poinformuję społeczeństwo o dzisiejszym spotkaniu na sesji i podzewie powiatu. Ale nie o tym chciałem mówić. Jeszcze taka dwójka dla pana prezesa, bo szpitala powiedział, że stwierdził, że nie wszyscy to rozumieją, mówił to do rady. Widziałem tu oburzenie. Myślę, panie prezesie, że wiemy, o czym mówimy. Tak a propos. Kolejna sprawa, którą chciałem przedstawić, to może trochę to nie ten czas, ale niemniej jednak rok się kończy, potem będą sesje nadzwyczajne. Nie będzie kiedy na to się przygotować, dwie albo trzy. Będzie pewnie luty, w związku z tym czynię to dzisiaj. Dotyczy sprawa Powiatowego Centrum Medycznego, naszego szpitala, ale nie chcę mówić o okresie obecnym, ponieważ nie mam takich informacji ani wiedzy. To, co powiem, to będzie to do końca marca 2017 roku. Nie będę też mówił o historii, bo pewne rzeczy zamyka się jest historią, tak? Był szpital zadłużony 23 miliony z kawałkiem obecnie, znaczy obecnie w roku 2014-2011 został oddłużony. Była pani prężna, pani Duduś, prezes tego Powiatowego Centrum Medycznego, współdziałała z zarządem. Robiliśmy wiele dobrych rzeczy, tak mi się wydaje, z perspektywy czasu można to ocenić, na wszystko są dokumenty i są to jakby fakty. Ja tylko dodam, że zmodernizowaliśmy serologię, został zakupiony nowy ambulans ze sprzętem, zakupiliśmy bieżnię, zmodernizowaliśmy pracownię RTG, utworzono nowe miejsce pracy, tu chciałbym podziękować na pana dyrektora, bo zawsze był przychylny z Powiatowego Urzędu Pracy. Udało nam się opracować projekt informatyzacji szpitala łącznie z zabezpieczonymi środkami na oddzielnym koncie na wkład własny, które zostało, myślę, że zostało zrobione w 2015 roku. No i co to najważniejsze, zrobiliśmy tak zwaną wizytówkę szpitala, a więc izbę przyjęcia, która, no, nie trzeba dużo mówić, warto ich zobaczyć. Mało tego, to wzrastały wynagrodzenia, bywały premie. Też były rozmowy z specjalistami, z tak zwaną kadrą, która miałaby te zabiegi i usługi nam wykonywać, ale już wtedy zabrakło czasu. Zmieniło to się wszystko. I w 2013 roku jeszcze dodam, bo to było takie jakby podsumowanie, kontrolował nas też NIK. To, co możemy jeszcze tam czytać w tym protokole, to jest to bardzo istotne. Spadło w granicach do 30% świadczenie na jedno świadczenie medyczne, czyli te same świadczenia robiliśmy taniej, to nie znaczy, że gorzej, ponieważ pozwala na to zakupiony nowy sprzęt. No i oczywiście było w planach łączenie chirurgii i ginekologii, o tym też nie chcę mówić, ponieważ tutaj byliśmy na sesji raz, drugi, trzeci, w końcu nie było tej dzierżawy 10-letniej. Obecnie mamy te dwa oddziały w strukturach Powiatowego Centrum Medycznego. To jest jakby, można powiedzieć, kompletny szpital. Mimo to lata 13-14 może nie, a to z innych przyczyn, zamykały się zyskiem. Chociaż powiem tak, szpital nie jest do tego, aby generował zyski, szpital jest do tego, aby świadczył na dobrym poziomie przede wszystkim usługi. Ktoś mi powiedział, że można było zawsze sprzedać i prywatyzować, ale proszę państwa, co z tymi, których nie stać na prywatne wizyty? A jeśli zapewniam was, pojedźcie po powiecie, po gminie naprawdę wiele, ja mam okazję to obecnie doświadczyć. Także w ostatnim czasie poprosiłem o dokumentację, o sprawozdania, ponieważ moja wypowiedź musi być na czymś oparta. Więc takie sprawozdanie za 2016 rok otrzymałem. Otrzymałem również 01 za 2017, czyli to jest za ten pierwszy kwartał.
I cóż z dokumentów? Z dokumentów tutaj wynika, że szpital generuje coraz większe straty. Szanowni Państwo, tutaj radny wspominał, o czym to grozi. Jeśli mamy 500, będziemy mieli minę, za chwilę będzie to, co kiedyś było. Czyli będzie likwidacja w tej chwili ten spółko, to jest pewnie to nieistotna procedura. Jakie to były przyczyny, że my teraz się będziemy skierować z chirurgią i ginekologią? Otóż też tutaj sobie wyczytałem i zanotowałem, że rak ten na przystosowanie dwóch oddziałów wydaliśmy 65 tysięcy. 30 tysięcy na remont i 35 tysięcy na zakup wyposażenia. A proszę Państwa, w 2016 roku na działalności podstawowej 900 haczyki na minusie. Tą sytuację też można, ale nie do końca należy tłumaczyć tak zwanymi nadlimitami, ponieważ z tego co mi wiadomo, nadlimity ratujące życie są wypłacane w 100%. Natomiast nadlimity planowane, to jest inna historia, proszę Państwa, bo tu jest, wchodzi już zarząd, w tym momencie prezes, i decyduje, ponieważ no takie jest życie. My wszystkich nie robimy dla niego. W tej chwili też pewne zabiegi robi Elbląg, nie tylko. Także z otrzymanych dokumentów, jeszcze raz podkreślę, za 2016 rok szpital, czy nasza spółka, zamyka stratą na działalności operacyjnej 916 377 zł. Stratę również wykazuje w 2017 roku i ta strata na działalności operacyjnej wynosi 714 tysięcy złotych. W tej jakby sytuacji nasuwa się jeden wniosek, że brakuje nam po prostu środków finansowych. Nie wiem, czy pan prezes kontroluje, czy nie kontroluje, ale myślę, że jest tam na co dzień, to powinien o tym wiedzieć. W każdym razie takie działania zagrażają płynności finansowej i funkcjonowaniu naszego powiatowego centrum medycznego. Wrócimy do tego, proszę Państwa, że powiatowe centrum medyczne to będzie SPZOS likwidacji, a pan prezes nie będzie prezesem, będzie likwidatorem. A to już będzie koniec. Żeby może jeszcze dopowiedzieć, otrzymałem dokumenty z Rady Nadzorczej za 2016 rok, która zaleciła wdrożenie programu naprawczego, tak to odczytuję. Brzmi. Natomiast no, z tego programu naprawczego za pierwszy kwartał wynika, że po prostu sobie napisali, a ja to swoje, ja to tak odbieram, tak? Chciałbym, żeby Państwo jeszcze dwie rzeczy odróżnili. Ja do pana Jana Godowskiego nie mam nic, absolutnie. Ja mam żal, ewentualnie jakieś tam swoje uwagi do prezesa powiatowego centrum medycznego. I tylko o tym chciałem mówić. Myślę, że warto ograniczyć. Powyższym wydaje mi się, że nieuchronnie szpital zmierza do brzegu, o którym nie chciałbym nawet myśleć ani mówić. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym, panie przewodniczący, należałoby zgłosić wniosek do prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa przez zarząd spółki na działalność na szkodę tej spółki. Natomiast nie wiem, jest taki czas, że może lepiej unikać takich słów i myślę, że będzie jeszcze okazja, aby usiąść do stołu i rozmawiać i tych wniosków nie składać. I to był takie trudne dla mnie też podsumowanie i trudny akcent, ponieważ nie o tym chciałem mówić, tak jak tu pan radny powiedział, powinniśmy o szpitalu nie mówić, szpital ma prezesa, ma zarząd, powinien funkcjonować, a nie być punktem zapalnym sesji. Dziękuję bardzo. Proszę pan Mateusz Sobieszczuk. Jeszcze pan?
Ja bym tak prosił, żeby już w przededniu Wigilii, tak, bo już na temat szpitala mówiliśmy i też mówiliśmy, że poświęcimy oddzielny czas w marcu, jak będziemy mieli bilans zysku i strat. I dlatego nie chciałbym... No proszę bardzo jeszcze. Już tak króciutko powiem jeszcze jedno, co mnie spotkało ostatnio, ponieważ jestem pracownikiem Urzędu Gminy Wilczęta. No i była taka sytuacja, że pan radny Pochodaj Bogdan, wiceprzewodniczący rady, nagle na forum zarzucił mi, że ja działam na szkodę gminy, ponieważ jestem sekretarzem, a wszystkie środki kieruję na budowę dróg w Branieniu. Ja tego dokładnie nie powtórzę, ale w tym kontekście to było. W związku z chciałem tylko woli wyjaśnienia, panie wiceprzewodniczący. Na posiedzeniu komisji wspólnych, cytuję moje słowa, ten projekt obecnie jest na 23 pozycji, chodzi o projekt Słowity. I czy jest realne ujmować go w budżecie powiatu? Na to pan Mirosław Kubiński udzielił mi wyczerpującej odpowiedzi, ponieważ złożone zostało odwołanie, w tej chwili jest na wysokiej pozycji, będzie realizowany w powiecie. Ja się zabierałem głos o PCN, zabierałem o podwyżkach, zabierałem na temat subwencji oświatowych, zabierałem również na temat remontu dachu w liceum ogólnokształcącym w Branieniu. A te słowa, które pan przytoczył, to akurat jest przewodniczący pana komisji, Michał Sydor powiedział, co dzisiaj też potwierdził, że w przypadku niewykorzystania tych środków, czy można sobie dokładnie doczytać, proponuje zabezpieczenie tych środków na remont drogi ulicy Stefczyka w Branieniu. To taka jest różnica, żebyśmy się rozumieli. I czytajmy do końca i mówmy prawo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan starosta. Panie radny, panie eks-starosto, można sobie poszperać w internecie. Pan już raz oskarżenie wygłosił pod adresem pana prezesa Gotowskiego. Posądził go pan o 200 tysięcy, ponad 200 tysięcy złotych. Zaśmiał pan na temat ciemnych spraw szpitala. Potem na którejś kolejnej sesji, na któreś kolejne pytanie odpowiedział pan, a to była pomyłka. Ja bym proponował, żeby pan jednak oszczędzał słowa i takich pomyłek lub gołosłownych oskarżeń nie rzucał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Mateusz Sobieszczuk. Chciałbym się też krótko odnieść odnośnie sytuacji szpitala. Panie Krzysztofie Kowalski, proszę nie straszyć mieszkańców naszego powiatu i nie opowiadać nieprawdy. Poinformował pan o możliwości zamknięcia SPZOS. Nie ma możliwości zamknięcia SPZOS, bo nie działamy w takim formule prawnym. Pan doskonale o tym wie, jako przewodniczący, jako były starosta. Tak pan się wypowiedział w pana słowa. Ponadto opowiada pan nieprawdę i wprowadza pan mieszkańców naszego powiatu w błąd, informując o nakładach, które ponosił powiat Gniewski na modernizację i uruchomienie nowych oddziałów. Pamięta pan dokładnie w dyskusjach, w których pan uczestniczył, o kosztach przejęcia cesji od prywatnych inwestorów, którzy prowadzili tam swoje oddziały i wykupienia sprzętu medycznego i sprzętu, który się znajdował na tych oddziałach, a był ich własnością. To też koszty ponieśliśmy. Wygłosił pan również plany, jak to dobrze było i funkcjonowało za poprzedniej pani prezes. Zapomniał pan powiedzieć, że proces informatyzacji szpitala nie był w żadnym stopniu przygotowany. Mieliśmy czas bardzo krótki na przygotowanie postępowań przetargowych, a nie był stworzony żaden dokument. I zagrożenie było dwukrotnie anonsowane z Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie i panowie, zaproszeni goście, w imieniu Rady Powiatu Braniewskiego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia dla mieszkańców naszego powiatu, dla ich rodzin, szczęśliwych, zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym nowym roku. Życzę jak najwięcej łask Bożych,
żeby przy naszym stoje wigilijnym nie zabrakło nikogo z naszych bliskich, naszej rodziny. Życzę Wam wszelkiej pomyślności i dziękuję za uwagę. Wesołych świąt. Thank you.